I tutaj mamy sporo większy wózek widłowy marki Mora, model EP80R, co oznacza, że ma 8 ton udźwigu, czyli taki dosyć sporych rozmiarów można podnosić towary, jakieś maszyny, wielkie skrzynie. Daje dużo większe możliwości. Tutaj pod siedzeniem kierowcy zespół akumulatorów o łącznym napięciu 80 V. Koła super elastyczne. No i widełki, które przesuwają się w bok, mogą się rozciągać, zbliżać do siebie. Oczywiście w górę, w dół. Maszt dwusegmentowy. Solidne łańcuchy i prowadnice przewodów hydraulicznych. Wsiądziemy sobie może za stery. Tak to tutaj wygląda. Kierownica. Dźwignia oświetlenia. Dźwignia zmiany biegów. Motogodziny. Sygnalizator kierunkowskazów, świateł ręcznego. Wskaźnik naładowania baterii. Oczywiście stacyjka. Ręczny. Tabliczki znamionowe. Ten model waży 9 ton. Bez baterii. Baterie ważą około 3 tony, czyli w sumie mamy 12 ton masy własnej. Udźwigu 8. I skrzynka sterująca. 4 dźwignie opuszczania, podnoszenia wideł, odchyłu masztu w pionie, zbliżania, rozciągania wideł i przesuwania ich w bok. I lustereczko szerokokątne, które znacznie poszerza pole widzenia. Dojedziemy wstecz. Tu już mamy dach, zabudowane wszystko jest. Także jest to już taki bardziej poważny sprzęt, bym powiedział. I to co w każdym wózku, oczywiście przeciwwaga z tyłu, żeby nas nie przewróciło, jak będziemy podnosić ładunki o sporych ciężarach. Wtyczka do ładowania.